Czasami moi znajomi pytają mnie, jak my wytrzymujemy na tych zasiadkach. Szczególnie ci, którzy nie mają nic wspólnego z wędkarstwem karpiowym. Jak wy sobie radzicie w ciągu tych kilku dni nad wodą? No przesrane jest, naprawdę. Przesrane jest wyczekiwanie na ten piękny poranek z taką delikatną pierzyną z mgły nad wodą. Przesrane jest wyczekiwanie tego jednego momentu, w którym odcinamy się na kilkanaście minut od rzeczywistości, kiedy taki dźwięk pojedynczy poprzedza kilkanaście uderzeń, kiedy zostawiasz wszystko i masz tą chwilę tak naprawdę dla siebie, której w ciągu dnia brakuje. Czasami ta chwila nie nadchodzi, czasami trudno nam jest osiągnąć sukces. Jest to splot wielu czynników, czasami błędów naszych, do których trzeba się przyznać. Albo chociaż wierzyć, że jest coś, co możemy zrobić, żeby uniknąć porażki. Ja bynajmniej lubię czytać książkę przez zamkniętą okładkę, wyznając zasadę, którą gdzieś przyniosłem z medycyny i takie ulubione powiedzenie mojego bardzo, bardzo, bardzo dobrego kolegi i szanowanego lekarza kardiologa, który powiedział: Daniel, choroby książek nie czytają. Choroby książek nie czytają. No pojedź proszę, pojedź. I get dramatic. It really lets me down. I just cannot do what just could have been done. I want you, and I even barely walk. Let's talk about it. It's emergency. Just need a cure. Give me what I ache for. I'm defined and raw. I need it most and even more. Forgive for acting mad like, but it's just because I want you badly. Oh, I just need a rush. Hot blood that froze cold away. No reasons to get rash, and let me be that brave to say, forgive for acting madly, but it's just because I want you badly. To mnie osłabia. Siedzisz nad wodą, małą, nie małą, i liczysz kulki wkładane do worka PVA. 6 żółtych. Czerwone. Chwila. 5. 6 żółtych. 3 czerwone. Jak leki, a niby choroby książek nie czytają. Pokruszone. Cała praca, która jest zawarta w jakimś koncepcie producenta o stabilności większej lub mniejszej towaru. Wszystko, kruszarka, denta krusz, porobi. Zastanawiasz się, szypułką pokrytą platyną, która najlepiej bierze kupę psa z trawy. Kosztuje 200 zł, bo jest pokryta antystatycznymi metalami szlachetnymi, służąca do nabierania podzespołów na taśmie produkcyjnej, a u nas pełni funkcję segregatora zamętowego. No dobrze,
i tajna broń, dwie żółte. No dobra, trzy. Przedawkowaliśmy. Lekarz by był niezadowolony. Uwierzcie, że nie jeden by powiedział, że przesypałem na tej wodzie. Kombo nakuwaczka. Tutaj po raz kolejny mój patencik z igłami na smyczy, żeby się nie zgubiły, bo skleroza nie boli. I działamy. Razy 4. 79 z lewej strony. 79 z prawej strony. Niewiarygodne. Taki woreczek do łódeczki i na 20 metrów. Mój Boże, co za patologia. It's all because I want you badly. Niewiarygodne. Aj. Nie łapiamy? Nie. Niesamowite. Udało się. Udało się. Boże, jak ja się umordowałem. Masz ten? Cześć. Co? Polać? Daj mi go. Boże. Czekaj, na dole. Dwie doby. Czaiłem się na te jedenastki. Nie wiem, czy tu się tak łowi, ale położyłem zestaw na 6 metrach na tym wielkim spadzie, nie? Mówię, to już jest ostatnia deska ratunku. W szoku byłem, że on jakoś się, kurde, dał namówić. Nie ważymy go bez sensu. Dobra. Grzesiu, dziękuję, że mnie odwiedziłeś, bo dwa dni czekałem na ciebie, a ty specjalnie, nie? Nie, taka praca. No, to jest specjalnie, żebym jak najdłużej czekał na branie. Jest wymazona. To jest rybka dla ciebie i dla Łukasza. Dla mnie też! Jest! Ale się cieszę, niemiłosiernie. Wiesz, nie, no, no, znasz Woliego, nie? No. No, to właśnie jest Woli. Ciemność, zgasły wszystkie światła. Ciemno już. Mogła to być piosenka. Która też dotyczyłaby wielkiej złowionej ryby o poranku. Czytam po ciemku. Kurde, taki odjazd. Bzzzt, podnosisz kij. Flak. Zero. Za co ona to odjeżdżała? Za ciężarek? Dziwne preferencje pokarmowe mają tutaj te ryby. Ale spoko, następnym razem założę ciężarek na haczyk. O, dwa dni czekania na branie. Szkoda, odjazd cholerny, dawno nie miałem. Takiego pustego, ewidentnie pustego odjazdu. A, na pewno za mało ich mam. Trudno, trzeba się pogodzić. Let's go! Wiem, na pewno to był ten azjatycki, brzydki stwór, którego już nigdy w życiu nie wezmę do ręki. Na pewno. Dobrze, że był pusty odjazd. Nie no, karpie się tak nie zachowują. Karpie to króle ryb. Większe niż szczupak. Chyba króle wód.
Ta potężna zmiana pogody. Może coś się zacznie dziać. Zimno. Kończy się plaża. Ale spoko. Trzeba będzie dzisiaj dać Zigowi odpocząć. Próbowałem, ale... Fajna sytuacja o poranku, o, ale musiałem bardzo krótko z namiotu. Próbowałem. Jakiś więcej leżała wichursko niż przeszło. Myślałem, że ostro pozamiata. Ale spokojnie. Wczoraj rozmowa z Dawidem. I co? Pisze Dawidek. Nie mierzę wysoko, skromna dwójka z przodu i wystarczy. No to ja mu piszę. Ale wieje. Zmówię za ciebie zdrowaśkę. I SMS rano. Kur... bip, bip, bip. Mamy to, twój paciorek. Nie no, ładnie, ładnie. Wreszcie się Dawidek doczekał rybnickiego kabana. Fajne foteczki. Zaraz będziemy je opracowywać. Fajne filmiki. O, jakie ładne zdjęcie. Tak się chyta. Jak się umie, to się chyta, nie? Nie no, kurde. Zresztą ja mu napisałem to. O. Widocznie życzyłem ci szczerze. Ale niepotrzebnie wypowiedziałem słowa, niech mi spadnie, a Dawidowi pojedzie, ale muszę przeżyć. Zajebiste to jest, spotykasz gdzieś gościa w sieci, spotykasz się z nim na chwilę, lubisz się, potem gdzieś jest kontakt przez to całe wędkarskie życie. Może też być tak, że się nigdy już nie damy rady gdzieś tam spotkać nad wodą. No i co z tego? Jest. Bajka. Bajka. Jakiś filmik z holu. Poprosimy, żeby... O ja, jest. Fajnie, jak się jeździ z kimś nad wodę, kto może ci pomóc zrobić piękne zdjęcia. Mi piękne zdjęcia na tej zasiadce zrobił Grzesiu, a ja sam sobie popsułem. Ale też zapomniałem, że bezlusterkowce mają taki zoom przy robieniu zdjęcia, chyba jakoś to inaczej przeliczają i obciąłem sobie kapelusz. A na wideo było ok, tylko jak robił zdjęcia, to jest jednak kadrowanie. No ale pierwsze śliwki robaczywki. Dobrze, że to nie był rekord polski. Kurde, fajnie. Zadowolony chłopak. Będzie miał pamiątkę, a ja z nim. A gdy chwyci cię głód, gdy przedłużysz swoją zasiadkę o 2 doby i chcesz się dostać do teamu Pizza Planet jako tester ze złotóweczkowym rabatem, albo nawet bez rabatu, ale zaskarbić zaufanie, to zawsze możesz zrobić taki manewr. Polecam, nic lepszego nie jadłem, a tak naprawdę całkiem fajne jedzonko przygotowane przez specjalistów, gdy słoiczki od żony się skończyły. No nic, kilkudniowa zasiadka dobiega końca. Jedna ładna rybka złowiona generalnie na te kilka dni. No słaby wynik po prostu, ale jak na dronie obserwuje się te ryby stojące pod powierzchnią naprawdę w pokaźnych ilościach. Tutaj gospodarz wody pokazał mi te ujęcia z drona, jak te ryby stoją przy powierzchni też na przemian z wędkami, gdzieś tam lądował z nich, dlatego też na podzie 3 kije, ale no, trzeba się tej metody nauczyć. Generalnie jaki tutaj jest sposób na skuteczne łowienie? Pierwszy, najważniejszy, może i najłatwiejszy, to bardzo duża ilość wyjazdów. Ale wiadomo, no nie każdy może sobie na to pozwolić, czasowo, finansowo przede wszystkim, bo
robiąc tutaj pozaklubowo kilkadziesiąt zasiadek, to są ogromne pieniądze. I żeby tą szansę sobie zwiększyć, to trzeba po prostu łowić tak, jak te ryby tutaj chcą tą przynętę pobierać. Te setki, naprawdę setki ryb przy powierzchni pokazują, że są marne szanse, że one nagle na 12 metrów zejdą tak i będą pobierać pokarm. Oczywiście w miesiącach jesiennych, w jakichś optymalnych dla nich warunkach ciśnieniowych i tak dalej, to się pewnie łatwiej robi, gdzieś można zwiększyć te swoje szanse, ale jeśli nam nie sprzyja los, to musimy wykonywać takie zadania nad wodą, które dadzą nam jak najlepszy wynik w zastanych warunkach, tak? W warunkach rezerwacji. Założyłem kaptur, bo fryzjer nie miał terminów. Dwa dni byłem dłużej niż zakładałem, więc wyglądam jak dziad. Choć latka lecą, już się pewnych rzeczy nie zatrzyma, ale wracając do łowienia. Trzeba robić tak, żeby się dało. Dlatego, Boże, jakim ja byłem, znaczy się przeciwnikiem. Nie byłem przeciwnikiem Ziga, tylko po prostu mi się nie chciało. Ale mam świadomość, że przyjeżdżając tutaj kilkukrotnie, chcąc przyjeżdżać tutaj w ładną pogodę, bo wiadomo, że można się upierać i celować, tak? W wyjazdy szybkie też nie każdy ma taką możliwość, bo mamy ograniczenia czasowe, musimy się czasami po prostu gdzieś zaplanować. Jak zaplanujemy zasiadkę, wychodzi nam wspaniała, piękna, słoneczna pogoda i mamy wszystkie ryby przy powierzchni, to jak liczyć na to, że one zajdą na dno? Ja podejrzewam, że jeśli one się tak cały dzień wygrzewają, to są też chyba małe szanse, żeby one tak gwałtownie te kilkanaście metrów do żerowania sobie zeszły. Chyba że się mylę, ale wyniki pokazują, że jednak to się nie odbywa, bo nawet jak pływamy w nocy echosondą, a kilkukrotnie po prostu w nocy próbowałem te ryby znaleźć, to one są cały czas 2-3 metry pod powierzchnią. No nie da się inaczej, no. Także będziemy walczyć. Na pewno tutaj jeszcze w tym roku się pojawię, ale nie jest to łatwe łowienie. Dlatego bardzo, bardzo cieszy każda ryba z tej wody, a miałem półtora. Jedną z jednym odjazdem, który spadł, także let's go. Do zobaczenia.